To ja mówię tak, proszę poczekać, ja panu wyślę linka z mojego YouTube'a odnośnie tego tematu. On mówi: o, a ma pani takie coś? To się wszystko zaczęło od tego, że ja miałam taką chęć zrobienia czegoś nowego na rynku, pokazania tych nieruchomości i spraw związanych z nimi w jakiś inny sposób. Moja koleżanka powierzyła mi poprowadzenie tej transakcji z osobą, którą sobie znalazła sama, albo która do niej się zgłosiła na jej ogłoszenie. Niby proste, natomiast ta osoba musiała sprzedać mieszkanie swoje. Pan, który od niej to kupował, brał to na kredyt, więc była taka spina czasowa, co zrobimy, a co się wydarzy, a jak się nie sprzeda, co zrobimy, co z tymi pieniążkami, wpłacony zadatek, o Jezu i tak dalej. W ogóle moja koleżanka nie była właścicielem mieszkania, a rodzice bardzo daleko stąd mieszkają w górach, ale okazuje się, że jest kredyt hipoteczny na mieszkaniu, że bez tych rodziców nic nie załatwimy, ani w spółdzielni, ani u banku, więc ci rodzice od mojej koleżanki musieli przyjeżdżać za każdym razem. Oprócz tego ja kilkakrotnie musiałam koleżance mówić: to masz załatwić, tak masz to napisać i tak dalej. I to jest 1,5-miesięczne kierowanie ludźmi krok po kroku, co mają załatwić. Ja nie mam z nimi umowy. Zrobiłam to dla koleżanki, czyli tak zwane pro bono, więc pilnowałam, stresowałam się i wieczorem, i z rana, czy jest to, czy jest to, czy na pewno. A wyślij, ja przesłałam to 2 dni temu do notariusza, żeby to posprawdzać. Dzisiaj, czy mają oryginały? Notariusz mówi, że nie ma tego z banku. Kurczę, no musi być w tych wszystkich dokumentach. Było. Trzeba było wymeldować, więc koleżanka siebie z dziećmi wymeldowała, ale nie dostała zaświadczenia o wymeldowaniu, bo muszą przyjść po to właściciele. Więc jest ok. Pan od tej osoby, która sprzedawała swoje mieszkanie, dostał kredyt. Pani dostała pieniążki na konto, więc dzisiaj był ten możliwy termin do podejścia zakupu przez tą panią, a sprzedaży dla mojej koleżanki. Natomiast wydanie nastąpi za kilka dni, ale w miejscu, w którym moja koleżanka idzie z dziećmi, nie grzeje piec. Było już 4 fachowców i jest problem. Po prostu jest zimno w mieszkaniu, ona musi to mieszkanie zdać, a tak naprawdę nie ma się gdzie przeprowadzić, nie? Więc to są takie historie, słuchajcie, które na mnie na pewno działają, obciążają, stresują. I te emocje też muszę gdzieś wywalać, więc staram się do tego podchodzić na spokojnie, ale zawsze jestem empatyczna, zawsze pomagam, bo wiem, że niby sprawa się wydaje prosta, ale ona taka nie jest. Ale przychodzą ludzie na przykład i mówią, że chcą sprzedać mieszkanie. Mają swojego tam kuzyna, który kupuje, i co oni muszą mieć do aktu, do notariusza? Czy pani może umówić notariusza? Ja mówię: mogę, ale czy pan ma akt własności? A co to jest? Ja mówię: no taki dokument, który potwierdza, że pan to pan i pan posiada tą własność. Tam będzie określone dla mnie prawo do lokalu, czyli będę mogła powiedzieć potem dla drugiego klienta, jakie będą koszty, bo to jest głównie też ważne, bo jak nie ma założonej księgi, a ktoś się stara o kredyt, to tą księgę trzeba będzie założyć, tak? Jeżeli nie zrobi to sprzedająca strona, to u notariusza możemy taką czynność wykonać, ale jest to też dodatkowo płatne, więc to niby takie proste. A jak jest na przykład kredyt na mieszkaniu, nie? To trzeba odpowiedniego zaświadczenia z pieczątkami z banku, odpowiedniego potem, no na przykład dzisiaj, nie? Pani dokonała aplikacją przelewem część kredytu, który jest na danym mieszkaniu. My jeszcze nie mamy, my w ogóle nie mamy wglądu, bo jest utworzony specjalny rachunek techniczny na tą okoliczność. Bank dopiero to zobaczy w momencie, kiedy sprzedająca strona pójdzie z powrotem do tego banku, nada wniosek o zamknięcie tego kredytu i dopiero wtedy musi czekać na zamknięcie, na rozliczenie, i dopiero potem bank wysyła takie zaświadczenie, które strona już kupująca stała się właścicielem, musi odpowiedni wniosek do sądu złożyć o to, żeby ten dział 4 z hipoteką był czysty.
Ja sama doświadczam na co dzień takich tematów, żebyście nawet nie uwierzyli, że tak może być. Mało tego, dla skarbówki robię na przykład pełną rozpiskę od 92 roku, kto kiedy umarł, kto po kim co odziedziczył, w jakich częściach, dlaczego ten ma 32512, a ta ma 3524 części. Skąd się biorą te ułamki? Dlaczego tak? Ania Ziernicka to powiedziała też w jednym ze spotkań ze mną przed kamerą o tym, że nam się wydaje, że ci, którzy otrzymają po nas cokolwiek, sobie to załatwią. Ale uwierzcie mi, że tak nie jest. Bo w momencie, kiedy my nie regulujemy za życia swoich spraw majątkowych, takich nieruchomości, to po śmierci, jeśli się ktoś tym nie zajmie od razu, to potem jest tylko galimatias. I to są takie tematy, gdzie to nie jest godzina pracy. Moje wynagrodzenie, to tak zwane honorarium, jest uwarunkowane też czasem. Dlatego to, jak do mnie na przykład ktoś dzwoni, albo przychodzi do biura i mówi, a ile pani bierze, nie? Wiecie, no to pytanie nie powinno tam paść, tylko w innych agencjach, ale ja mówię zawsze tak, jest to proces. Ja nie wiem, jakie czynności miałabym dla pana wykonać, bo ja robię umowę czynnościową, a nie rezultatu, więc mi chodzi dobrze o poznanie przede wszystkim stanu prawnego, o poznanie samej nieruchomości, więc ja muszę na niej być, ja muszę zobaczyć, z czym to się wiąże. Ale to i tak nie jest adekwatne do sumy, którą jestem w stanie przedstawić, bo po drodze na przykład spotyka się kupującego, który tylko zapytać chce, a potem okazuje się, że ja jemu robię całą transakcję, nie? Bez gotówki. A wiecie, że nawet do trumny trzeba zapłacić. No. I to są właśnie potem takie dylematy, nie? A dlaczego pani pobiera ode mnie, a nie od kupującego? Ja mówię, no, że robię dla pana pewne rzeczy. To panu dostarczę wszystko na tacy do notariuszy. Pan nie musi nigdzie chodzić. A, to przecież taki nie jest problem. Ja mówię, no to bardzo proszę, poganiać sobie troszeczkę do różnych organów, czy to do skarbówki, czy do spółdzielni, czy do Urzędu Miasta, bo są też podatki od nieruchomości. Trzeba mieć takie na przykład przy domach, ja robię jeszcze kominiarza, jeszcze robię wodociągi, jeszcze robię śmieci segregowane i na to wszystko są potrzebne odpowiednie protokoły, odpowiednie formularze, które ja dla ludzi robię i wypełniam. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że chcę wiedzieć, że to wszystko jest zrobione tak jak należy. Po drugie, wiem co zrobiłam po kolei, i nie muszę się zastanawiać po 2-3 miesiącach, że klient do mnie zadzwoni, bo czegoś nie zrobi. I oczywiście będzie miał do mnie pretensje, tak? Bo ja zbieram potem te kubła wody. No ale kiedy ja mam tą pewność i cały ten akt notarialny z protokołem przekazania idzie do archiwum, to ja wiem, że ja zrobiłam już wszystko i wszystko jest uregulowane, pozałatwiane, pozamykane i klient będzie pan zadowolony. Wiem, że dużo moich tutaj na rynku konkurencji, powiedzmy, chociaż nie uważam, że to jest dla mnie konkurencja, uważam, że to jest po prostu też ktoś, kto robi to samo co ja, natomiast ja robię to naprawdę inaczej i jeszcze przez te 2 lata nie spotkałam w okręgu 50 km kogokolwiek, kto by robił dokładnie to co ja. Próbują coś tam nagrać, jakieś wirtualne spacery robić, kiedy ja zaczęłam to robić, teraz to przestałam robić. Pokazuję nieruchomości od śmiesznej strony, od innej strony, zachęcając po prostu, że jeśli kogoś lokalizacja interesuje, to ja jestem. Najwięcej telefonów z YouTube'a miałam po podcaście o śmierci. Miałam parę takich zdarzeń, swoich zdarzeń na nieruchomościach, gdzie ktoś umarł, gdzie ktoś wynajmował i zmarło mu się, gdzie na przykład mam umowę przedstępną, a umiera strona sprzedająca, więc trzeba zrobić właśnie takie te spadki i tak dalej. Bardzo żywo, naprawdę różni ludzie do mnie pisali, dzwonili,
mailowali, bo na tym też opieram swoją relację z klientem. I powiem Wam, że jeszcze nie spotkałam chyba w całej Polsce nikogo, kto tak bezpośrednio o tym mówi, że takie rzeczy się zdarzają. I ja wierzę w to, że jest mnóstwo ludzi, którzy kupili nieruchomości po zabójstwach, po samobójstwach, bo ktoś po prostu umarł, zawał dostał, nie wiem, zapił się, dostał po prostu jakiegoś ataku i tak dalej. I czy ludzie to kupują? Tak, kupują. Co robią? Zapraszam na ten mój podcast, co ja robię na takich nieruchomościach i czy to działa, i czy to ma jakiś sens. No ja w to wierzę i to ma dla mnie sens. Ludzie są zadowoleni, więc myślę, że to jest dobra droga. I choćbym miała trafić naprawdę do jednej osoby w danym temacie, a trafiają mi się klienci naprawdę z różnych, z relacji, z TikToków, z YouTube'a, ktoś mnie gdzieś zobaczył w swoich znajomych i nagle zaczął przeglądać mój profil, a akurat był w potrzebie sprzedaży mieszkania, nie? Żeby to zrobić dobrze i lepiej. Są czasami, na przykład teraz też mam taką historię, że kobieta jest w ciąży i chce wynająć swoją nieruchomość, bo się przeprowadziła gdzieś indziej, ale nie ma na to czasu ani siły, więc zaufała komuś tam, który mnie polecił i powiedziała tak, idę jak w dym z panią, nie? I to jest cudowne, to jest naprawdę cudowne. Ja naprawdę nie traktuję mojej pracy jak pracę, tylko ja po prostu żyję z nieruchomościami i z ludźmi, których obsługuję. I uwierzcie mi, że jeśli się w czymś dobrze ktoś czuje, to YouTube pomaga naprawdę segregować tematy, tak? Być może nie mam jakiegoś show wielkiego na nim, ale jestem dumna, że jest tak, jak jest i nie chcę niczego zmieniać, oprócz tego, żeby było lepiej. Ale to jest moje narzędzie, gdzie jak, nie wiem, klient na przykład mnie o coś pyta, to ja mówię tak, proszę poczekać, ja panu wyślę linka z mojego YouTube'a odnośnie tego tematu. On mówi, o, a ma pani takie coś? Ja mówię, tak, prowadzę swój kanał na YouTubie, opowiadam o nieruchomościach różne rzeczy. On mówi, no niesamowite. Ale wiecie co? To jest wszystko nie po to, żeby się chwalić, tylko po to, żeby ludziom pokazać, że mogą z różnych narzędzi korzystać, tak? Jest dużo ludzi, którzy nie wie, co zrobić, do kogo pójść, komu zaufać. A tu nagle ktoś powie, ty, taka babka ma YouTube'a i ona o tych nieruchomościach mówi. Też mi się taki klient zdarzył, że przyszedł, mówi, że koleżanka mu powiedziała, że ja robię na YouTubie jakieś rzeczy o nieruchomościach i on by chciał ze mną się spotkać. I to spotkanie zakończyło się tym, że miałam klienta i nieruchomość, więc automatu równa się honorarium, nie? Ja swoim YouTube'em chcę ludziom posegregować tematy, opowiedzieć o pewnych rzeczach, opowiedzieć o historiach, jakie się zdarzają na nieruchomości, odpowiedzieć też na pytanie, dlaczego oni mają płacić takim pośrednikom za usługi, tak? Przecież to jest takie proste. Ja też nagrywam takie rzeczy. Czy pośrednik to złodziej, tak? Też udzieliłam wywiadu kilkakrotnie w różnych miejscach. Też mam swojego bloga o tematyce nieruchomościowej na mojej stronie www.annastrzelczyk.pl. W tej sekcji blogi są też opisane różne historie i mając bloga, mając TikToka, mając YouTube'a, mając swoją stronę, mając biuro nieruchomości, mając rolki, social media, jestem wszędzie, gdziekolwiek by mnie ktoś chciał zobaczyć, jestem. Ale to też pozwala nie tylko siebie wybłyszczyć, tak, bo to tak może też brzmieć, ale to nie o to chodzi. To chodzi, żeby pokazać temu drugiemu człowiekowi, że się czasy zmieniły i zmienia się wszystko dookoła. I tak jak teraz płacimy kartami za na przykład sprawunki, to nie musimy jeździć do biura w Żorach, czyli 20 prawie kilometrów oddalonego od mojego miejsca zamieszkania, żeby klient chciał mi pokazać swoją nieruchomość, w której ja na przykład w miejscu, w którym ja mieszkam, nie? I to jest dla nich fajne, bo oni mówią, a bo ja nie wiedziałem, że pani mieszka w Jastrzębiu, zadzwoniłem gdzieś indziej, ale ja bym chciał z panią, nie?
dzięki takim ludziom i takim relacjom, dzięki YouTube'owi ja mam pracę. Oprócz tego, że robię techniczne rzeczy, latam po działkach, często z przemoczonymi nogami wracam do domu, to jeszcze staram się Wam to właśnie w taki sposób przekazać, żeby wybrzmiałe, tak? I też mamy na to skrócony czas, więc w takim materiale, załóżmy 30-minutowym, jest zawarta cała sentencja, ale jeśli ktoś chce więcej, Marta zawsze publikuje informacje, jak można się ze mną skontaktować. I to jest ta współpraca, to jest to narzędzie, które myślę, każdy, który próbuje coś zrobić dla siebie, dla swojej firmy, ma jakieś usługi, ma jakieś towary na sprzedaż, myślę, że to jest świetne miejsce. Do zobaczenia.